bardzo fajne bębny, kolorowe. Wbijam się w metronom do tyłu. Niech film o miły siny, człowiek. Nie. Bartosz, pochwal się, co dopisałeś. Ty, jakie tam pokradą? 190. Chciałem wam pokazać, jak to się generalnie robi. Ostatni dzień nagrywania gitar. Podobno punki się nie stroją. Dobra, jedziemy take 1500-600. No i trzeba odsłuchać. Program, w którym nagrywaliśmy, i mogę wam puścić jako zajaweczkę jedną z solówek instruktażową dla pokoleń. Proszę bardzo. Koniec, take a one. Myślę, że tak, to jest nowoczesne, nowoczesne. Zrobienia są lekko od skóra, ale muza jest mega świeża. Ja patrzę na za. Ale właśnie... Właśnie po prostu wszystkim odmawiam od skipu. O, bufer, już jest ogromny. Oh yeah. Thank you. A maszyn do tego tańczy. To się nie sprawdzi. Ten projekt się nie sprawdzi. Dokładnie, a ci co nie słuchają, niestety nie mogą tego potwierdzić. Ja słucham i też nie potwierdzę. Witamy państwa.
Ile masz lat? Wow, to było ostatnio. Było lepsze. To było już ładne. Jeszcze. Walking down in city lights, pulls down roads. You need to. Ale to się kręcić. No, każda laska tego chce, wiadomo. No cóż, Bolek może powiedzieć o płycie Green Day American Idiot. Mogę ci powiedzieć, że 50% tej płyty jest na naszej płycie. Przepraszam bardzo, jeszcze raz, jak można będę, bo się spóźnię. 600-700 zł kosztuje hotel konia miesięcznie. Chłopie, zaraz płytę życia nagrywasz. Obudź się. To ile to trzeba się narobić, żeby móc pracować z takim muzykami, nie? Zobaczcie za cegami też. Cześć, po miesięcy na drogę i potem masz jeden dzień. Ja pamiętam, jak z tym plusem zaczęliśmy. Kurwa, 3-4 dni zrobić na płytę. Ale to nie jest tak proste. Małe tulą dzień szalony, szarości dzień, a każda chwila szczęściem jest, jak gwiazdy, co spadły w świat. Ale to jest, co lubisz, nie? Co byś nie zrobił? Tylko o dobrych zespołach w okolicy i o tym, że można mieć dobre studio w okolicy.